wyciskać od edytuj film, jak widzicie w jakiejś. No i teraz słuchajcie, wam pokażę, co, do czego wszystkie opcje służą. Tutaj macie szczegóły, możecie tutaj dodać opis i tytuł pole wymagane. Dalej. Tutaj macie napisy, czyli możecie dodać na jakiś fragment napisy. Ja wam pokażę. Na przykład wpisz ręcznie, a wcześniej klik, nie wiem co znaczy, ale wpisz ręcznie, zobaczcie. LOL. To wyświetli nam się tam LOL. A nie wiem w ogóle, jak trzeba na górze dodać. Można pobrać napisy nawet. Ja wiem, co to jest, otwórz plik, ale sprawdzę. No, to. Co? Dobra. W takim razie tak, usunę to. Dalej, to jest gotowe, ale ja nie chcę gotowych, to kliknę tu. Odrzucam. No a teraz wam pokażę dalszą część. Czyli, no to są różne miniatury, jakie mam, nie? Czyli dalszą część to ekran końcowy. W ekranie końcowym możecie coś sobie zrobić, ale za bardzo nie wiem co. Dobra. Okej. Kolejne to macie karty. W kartach coś możecie znaleźć. Może film, lista kanału, link zablokowany. Jeśli chcesz dodawać karty z linkami, dołącz do programu partnerskiego YouTube. Dobra. Zobaczę wam to. Dowolny kanał z YouTube, nie wiem. Dibella. LOL. Dobra. Okej, odmieniamy. Dalej sobie wam pokażę. Tutaj macie kolejne to playlisty. Można wybrać? Nie. A ponieważ tutaj jak się wybiera, że nie, to nie wiem. Dobra. Albo można wybrać nowa playlista. Macie sobie tutaj przeznaczony dla dzieci lub nie przeznaczony dla dzieci. Ja wybieram oczywiście nie przeznaczony dla dzieci, bo wtedy właśnie tutaj są dni nie ograniczeń wyświetlenia filmu tylko od do widzów powiedzmy powyżej 18 lat. 18 roku życia, no bo wtedy jest przeznaczony dla dzieci, komentarze są wyłączone, a jak pokażecie swoje twarz, to też są komentarze wyłączone. Statystyki. Tutaj są ile widzów wasz codziennie ogląda. Czasami jest... Do końca miesiąca chyba nie wiem. Dobra, daj macie... Edytor. To służy nam do tego. I tutaj są różne nożyki, dodaj ścieżkę dźwiękową, dodaj rozmycie lub dodaj element. Można tutaj słuchajcie ścieżkę dźwiękową. Tylko chyba przed nosem nie stawać inny, nie wiem, to jest gorsze. Dobra. Możemy dodać ścieżkę dźwiękową. Ja wam tylko tu pokażę. To są różne dźwięki. Nie wiem, czy to słychać, ale chyba tak. Proszę tutaj właśnie tylko takie ścieżki. O, ja się tu edytor i tu są dodaj rozmycie, czyli można tutaj zamazywanie twarzy, albo nie jestem za tutaj rozmycie, to wykrywać twarz, nie, można też tutaj słuchajcie dodaję rozmycie, można sobie dodać rozmycie gdzieś, jak to fajnie będzie wyglądało, nie wiem, że to odrzuć zmianę. Dalej słuchajcie, dodaj element. Z tym szablon na przykład. Co my tu mamy? A tam. Nie będziemy się interesować elementami. Komentarze. Tutaj macie nieznalezione komentarze w tym filmie, spróbuj wyszukać coś innego lub o tym filmie.
to jest właśnie Filip. Rozumiem odpowiedź. Dobra, napisy. To napisy właśnie wam powiedziałem. Na przykład ten język. Ja mam dodać różne języki, ale dobra, ustawienie. A, przecież nie opinię jest. Tak, to było to.